Zjednoczenie Organizacji Historycznych i Strzeleckich Bractwo Kurkowe Rzeczypospolitej we współpracy z Warszawskim Bractwem Kurkowym imienia Jana Kilińskiego zaprasza na okazowanie sarmackie i szóstą inwestyturę Rycerskiego Brackiego Orderu Świętego Andrzeja Boboli. Udzielenie inwestytury odbyło się w Warszawie w kościele Świętego Aleksandra na Placu Trzech Krzyży. Liturgii przewodniczył biskup Michał Janocha, sufragan archidiecezji warszawskiej. Okazywanie sarmackie to uroczystość, która odbywała się w pierwszej Rzeczypospolitej cyklicznie i była sposobem zaprezentowania wojewodom, jaki jest stan przygotowania pospolitego ruszenia do działań wojennych lub obronnych. Dzisiaj okazywanie sarmackie to okazja do zaprezentowania mieszkańcom Warszawy i województwa mazowieckiego polskich tradycji, obyczajów, piękna naszych strojów, ich różnorodności, a także szansa spotkania się po raz pierwszy od wielu, wielu miesięcy w warunkach no ciągle jeszcze takich trudnych, ale mimo wszystko dających nadzieję, że wracamy do normalności. Okazywanie sarmackie dzisiaj to także szósta inwestytura orderu świętego Andrzeja Boboli. Order ten jest najstarszym z odznaczeń Towarzystwa Rycerskiego Braci Kurkowych, które jest inkardynowane do Zjednoczenia Organizacji Historycznych i Strzeleckich Bractwa Kurkowego Rzeczypospolitej, a powstał za aprobatą jeszcze świętej pamięci jego eminencji księdza kardynała prymasa Glempa, w związku z czym sięga spośród wszystkich orderów Bractwa Kurkowego Rzeczypospolitej swymi korzeniami najdalej w przeszłość, bowiem młodsze od niego są ordery w Białymstoku świętego Kazimierza Królewicza, w Łomży świętego Brunona, w Gliwicach świętego Piotra i Pawła, w Krakowie i w Lublinie order świętego Jana Kantego. Warto także zwrócić uwagę, że ta idea się rozwija, bowiem niedawno powstałe Podbeskidzkie Bractwo Kurkowe postanowiło we współpracy ze swoim pasterzem stworzyć instytucję orderu świętego Jana Sarkandra, dlatego że założeniem wszystkich tych odznaczeń jest głoszenie i przypominanie o świętych, którzy są patronami diecezji na terenie której działa poszczególne środowisko braci kurkowych. Przynależność do grona osób, które zostały obdarzone inwestyturą, to przede wszystkim zobowiązanie do krzewienia, przywiązania do wartości historii, do tradycji, do pielęgnowania pamięci o tym, co w naszych dziejach dobre i wzniosłe i dążenie do tego, żeby poprawiać się w tych kwestiach, w których jesteśmy niedoskonali, podobnie jak niedoskonali często byli przecież nasi przodkowie. Ważne jest też, że Bractwo Kurkowe Rzeczypospolitej dzięki tego typu przedsięwzięciom może promować województwo mazowieckie i w całej Polsce jako miejsce, które właśnie jest przyjazne kulturze historycznej, tradycji, pielęgnowaniu przywiązania do tożsamości narodowej, choćby przez strój historyczny, jakim jest kontusz, choćby przez dźwięk szabel i pieśni starodawne, które gromko śpiewane podczas naszych uroczystości nieraz przypominają ducha z pod najchwalebniejszych pól bitewnych naszej historii, choćby jak Bogu Rodzica rozbrzmiewająca pod grą.
Grunwaldem, czy też pieśń konfederatów barskich, która też dzisiaj w kościele świętego Aleksandra pięknie wybrzmiała. Uroczystościom w Warszawie, które zorganizowało głównie Warszawskie Bractwo Kurkowe imienia Jana Kilińskiego, jest pełne bogatych, różnych elementów, które mówią o tym, czemu chcielibyśmy służyć, co chcielibyśmy pielęgnować. Uroczystości przewodniczył sufragan warszawski biskup Michał Janocha, pięknie nawiązując do tradycji obrony murów miejskich, co było obowiązkiem Bractw Kurkowych i jego pierwszym z powodów powstania. Warto też podkreślić obecność Anny Marii Anders. Legenda generała Andersa, która opromienia także jego córkę, to przede wszystkim wdzięczność za to, iż wyprowadził z ziemi wyklętej, z ziemi, która była przeznaczona jako miejsce śmierci setek tysięcy Polaków, ogromną rzeszę ludzi, którzy dzięki jego działalności przetrwali II wojnę, stworzyli Polskę poza granicami Wielkiej Brytanii, tak jakby choćby świętej pamięci prezydent Ryszard Kaczorowski. I dzisiaj dlatego ważnym elementem również jest więź tu z naszymi Polakami młodego pokolenia, którzy dzisiaj też wzięli udział w tej uroczystości, nawet było to związane z wręczeniem im nagród związanych z konkursem Spojrzenie przez wehikuł czasu na Redutę Napoleońską, bowiem ci młodzi ludzie przybywający z Kazachstanu, Uzbekistanu, odległych stron byłego Związku Sowieckiego, a mający polskie korzenie, tutaj odzyskują więź z narodem, do którego przynależą, a z którego ich przodkowie zostali wyrwani. W związku z czym udział w tej uroczystości pełnej historycznego ducha, barwy strojów związanych z naszymi dziejami, przepełnionego kulturą historyczną, jest dla nich, myślę, lekcją najwyższego gatunku, która przyniesie dalekosiężne korzyści dla nich i dla ich następców. Uroczystość była dla nas bardzo istotna, bo to była pierwsza po chyba 5 latach inwestytura orderu świętego Andrzeja Boboli. Jest to jeden z orderów brackich nadawanych przez Towarzystwo Rycerskie Braci Kurkowych, Bractwa Kurkowego Rzeczypospolitej Zjednoczenia Organizacji Historycznych i Strzeleckich. Ordery owe zostały ustanowione dyrektorium prymasa Józefa Glempa, bodajże w 2003 roku. W tej chwili jest 5 tych orderów. No, z racji tego, że tej inwestytury nie było długo, no, przez ostatnie 1,5 roku towarzyszy nam epidemia koronawirusa, uroczystość jest podwójnie ważna. No, po pierwsze, bo możemy się razem spotkać. No i po drugie, bo dawno jej nie było tutaj w Warszawie. Odbywały się inwestytury w Krakowie, w Lublinie, w Łomży, w Kuczynie. Natomiast w Warszawie nie spotkaliśmy się już długo, długo. Także wszyscy oczekiwali na tę uroczystość. Ja Bractwo Kurkowe znam kilka lat. To moi przyjaciele. Dla mnie jest zawsze bardzo miło być z nimi. Ja ich cenię za to, co oni robią, pilnują tradycji. A poza tym wszystkim są bardzo fajni. Oni byli dla mnie większym wsparciem podczas mojej pierwszej kampanii. Właściwie byli moim sztabem w mojej pierwszej kampanii do Senatu. I przez te całe lata, kiedy byłam tutaj w Polsce, i to byłam na różnych ich uroczystościach. Dzisiejszy medal świętego Andrzeja Boboli to mój drugi medal. Kilka lat temu otrzymałam medal od nich też świętego Jana Kantego, który był w Lublinie. Także miło mi, czuję się wzruszona. I muszę powiedzieć, tak jak powiedziałam w kościele, mnie cieszy, że tam byli nowi ludzie, prawda? Że była ta inwestytura i że było ich dużo, bo
to widać, że są inni, którzy chcą popierać tą tradycję. Dzisiaj obchodzimy bardzo ważne wydarzenie. No jest to święto pani senator i pani ambasador Anny Maria Anders. No, jej cudowne, popularne imieniny. Także Bractwo Kurkowe stanęło w szyku powitalnym. Mieliśmy cudowne powitanie jej ekscelencji ambasador Polski w Rzymie Marianny Anders. A teraz za chwilę rozpoczynamy uroczystą kolację wydaną na tę okazję, a za chwilę wspaniały show, cudowne przedstawienie, które powstało w Teatrze Sabat Małgorzaty Potockiej na stulecie odzyskania niepodległości, 3 lata temu oczywiście, i z tym przedstawieniem mieliśmy okazję również wystąpić dla Polonii w Londynie. Jest to przedstawienie, które zachwyca publiczność w szerokim spektrum wiekowym. No a dzisiaj oczywiście na widowni cała szlachta, książęta, arystokracja, no i wybitni, wspaniali goście, dla których będziemy grać najpiękniejsze przedstawienie lata 20, lata 30 w reżyserii Małgorzaty Potockiej z moim skromnym udziałem jako dyrektora muzycznego i przygotowującego sferę muzyczną tego przedstawienia. Już mam tremę, ale mam nadzieję, że brawa i oczywiście cudowne przyjęcie, fantastyczne emocje, które będą towarzyszyły temu przedstawieniu, spowodują, że później bankiet, jak również całe wydarzenie po przedstawieniu przybierze rangę wyjątkową. Także pozdrawiam bardzo serdecznie i przy tej okazji zapraszam wszystkich widzów telewizji Narew do naszego teatru w Warszawie, w naszej kochanej stolicy, na ulicy Foksal. Jest to na pewno duże wydarzenie dla Warszawy, dla Mazowsza. Dzisiejsza uroczystość była tak podniosła z udziałem biskupa pomocniczego warszawskiego, delegata kardynała Nycza i przy olbrzymim poparciu pana marszałka Adama Struzika. Spotkanie na Placu Trzech Krzyży i spotkanie tak licznego grona braci Kurkowych nie byłoby możliwe. Byłoby możliwe oczywiście, ale bez wsparcia pana marszałka Adama Struzika i osobistego jego zaangażowania i chęci pomocy daje olbrzymie szanse, żeby to stało się rzeczywiście wydarzeniem zarówno warszawskim, jak i mazowieckim. Generalnie samorząd województwa mazowieckiego chętnie wspiera wszelkie inicjatywy wychowania patriotycznego, pomocy innym szczeblom samorządu dla rozwoju sołectw, kół gospodyń wiejskich, bractw kurkowych, różnych organizacji rzemieślniczych, wiejskich. I to jest, myślę, wyróżnik normalnie samorządu województwa mazowieckiego na tle całej Polski. Myślę, że wszystkie samorządy w Polsce starają się możliwie najbardziej wspierać swoimi środkami tego typu wydarzenia, ale to wydarzenie, co dzisiaj, którego byliśmy świadkami, podniosło uroczystości, bez udziału i pomocy i wsparcia samorządu województwa mazowieckiego i osobiście pana marszałka Adama Struzika, byłoby bardzo trudne i myślę, że jako radny województwa mazowieckiego wyrażam olbrzymią wdzięczność panu marszałkowi, zarządowi województwa, że zechcieli wesprzeć tą inicjatywę i to wydarzenie. Śląska, Wielkopolski.
zachodniego Pomorza i Podlasia, między innymi z Krakowa, Poznania, Białegostoku, Ostrowi Mazowieckiej, Wrocku, Wysokiego Mazowieckiego, Sokółki, Łomży, Katowic, Zabrze i Warszawy. Wszyscy kultywujący tradycje narodowe i patriotyczne spełniają ważną rolę w pielęgnowaniu pamięci o sarmackich korzeniach naszej kultury. W naszej wspólnej modlitwie przewodniczy Jego Ekscelencja sufragan warszawski ksiądz biskup Michał Janowo. Wraz z kanonikami brackimi odbierów świętego Andrzeja Boboli, świętego Jana Gantego oraz wielebnymi kampaniami. Dzisiejsza liturgia ma też wymiar ekumeniczny, bowiem wśród kandydatów do inwestytury jest prezes Ormiańsko-Polskiego Komitetu Społecznego Hracia Bojacjan z Bractwa Kurkowego Grodu Zabrzeńskiego. I dlatego gościem naszym jest także Jego Ekscelencja Zwierzchnik Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego w Polsce, ksiądz archimandryta Daron Julikian. Pasterz ponad 30-tysięcznej społeczności żyjących w Polsce chrześcijan tego obrządku, powołany na tę funkcję przez Jego Świątobliwość Najwyższego Patriarcha i Katolikosa wszystkich Ormian, Geregina II, rezydującego w Armenii, w świętym mieście Eczniadze, a zgodnie z tradycją będącego następcą apostoła świętego Judy Tadeusza. Dzisiaj już nie walczy się z Kościołem za pomocą broni palnej. Dziś walka przebiega w sposób znacznie bardziej subtelny i wyrafinowany. Jako członkowie Bractw Kurkowych jesteście szczególnie powołani do udziału w tej walce. Orężem nie jest już szabla, orężem jest modlitwa, orężem jest ludzki rozum, dyskusja tam, gdzie jest to możliwe. I wreszcie orężem najważniejszym, bo z nim nie sposób polemizować, jest świadectwo własnego życia, honorowego, prawdziwego, uczciwego, odważnego. Życie, które gotowe jest położyć w imię wartości wyższych, jak ojczyzna, jak wiara, jak no właśnie wspomniane na początku liturgii, to i wartości, które łączą się ze sobą, choć przynależą do różnych porządków. Bóg, honor, ojczyzna. Ustanawiam przed damą ordeu świętego Andrzeja Boboli, abyś świadoma swych obowiązków wobec Kościoła i Rzeczypospolitej gotowa była zawsze na należnej ci tarczy herbowej dźwigać chlubnie dewizę Bóg, honor i ojczyzna, stojąc na straży wszystkiego, co dobre i wartościowe w polskich tradycjach. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Thank you.
zarobek. Lata 20, lata 30, wrócą piosenką sukni szelestem, błękitnym cieniem latają tak i śmiechem, który witował żar. Lata 20, lata 30, kiedyś dla uczeń będą pretekstem, zapachem domów zwiędłych wzór. Poezją skrytą wśród zwykłych słów, wszyscy goście stoła, stoła, stoła nie bywa. Jeszcze jeden, jeszcze raz, stoła, stoła nie bywa. Stoła, stoła, stoła nie bywa. Jeszcze jeden, jeszcze raz, stoła, stoła nie bywa. Bractwo Kurkowe Rzeczypospolitej. Nie po! Chlurimo za nos! Chlurimo! Chlurimo za nos! Chlurimo! Chlurimo za nos!